Witam tradycyjnie już bardzo gorąco wszystkich Was bezbożników, czyli czytaj nihilistów, bo od jakiegoś czasu wiemy już, mamy pewność, zostało to potwierdzone przez naszego naczelnika, kim tak naprawdę jesteśmy. No trudno, z faktami nie ma co dyskutować. Przyjmujemy to na klatę z pokorą i nawet powiedziałbym wielką dumą. No a także witam tych wszystkich, których z jakiejś przyczyny diabli przynieśli na mój kanał, co też zawsze mówię, o ile robią to na własną ryzyko i odpowiedzialność, tak żebym potem nie miał do siebie żadnych pretensji. A takie się zdarzają też od osób wierzących, tak, tak. Miałem nawet specjalny materiał o tym zrobić, ale przerzucę go na inny termin, bo w międzyczasie wyszła bardzo taka sympatyczna dla nas ateistów wiadomość ze świata najwspanialszej religii miłości i pokoju na tej planecie, czyli islamu. I w związku z tym, skoro o nim będzie mowa, to muszę też na samym wstępie przypomnieć, że islam nie jest rasą, co wielu myli. Jeżeli zobaczę jakiekolwiek rasistowsko nieładnie brzmiące komentarze pod moimi materiałami, to z miejsca wyrzucę takiego delikwenta na zbity, nie powiem co, bo nikt nie jest po mojej stronie, który miesza te wszystkie rzeczy, jak etniczność, rasa, z religią, a wręcz odwrotnie, bo zawsze staram się o tym, to podkreślać, ten fakt, fenomen religii, która potrafi zbałamucić, wyprać mózgi ludziom o przeróżnych kolorach skóry, mieszkających zupełnie na innych kontynentach, nie mających ze sobą nic wspólnego, a mimo to jak na komendę robiących te same rzeczy. Czyli w przypadku islamu wyznających te same główne dogmaty, modlących się 5 razy dziennie w tym samym kierunku, poszczących w tych samych dniach i tak dalej, i tak dalej. No i dotyczy to także naszych rodaków, i to rodaków naprawdę wykształconych, mądrych, przeinteligentnych, o czym też za chwilę wspomnę. Ale teraz do rzeczy, bo sprawa dotyczy tego oto egipskiego nihilisty. Nazywa się Mohamed Hashem, młody chłopak i wiele lat temu przeszedł z islamu na rozum, stał się eksmuzułmaninem, no i za swoją publiczną, jawną działalność w Egipcie musiał z niego uciekać i teraz jest już bezpieczny w Niemczech. A wiadomość tą bardzo miłą, nie dlatego, że musiał uciekać z Egiptu, ale że jest już bezpieczny w Niemczech, przekazała mi moja koleżanka Natalia Ostensaken, też wielka nihilistka, która zajmuje się tymi sprawami. No i w pierwszej kolejności, w pierwszym momencie nie mogłem skojarzyć, o kogo chodzi, dopóki nie przypomniała mi filmiku, który stał się dosyć sławny na internecie jakiś czas temu, który sam nawet zamieściłem, kiedy pojawił się w egipskiej telewizji, dokonał coming outu ateistycznego i został zbluzgany z błotem, sponiewierany i na końcu wysłany do psychiatry. Przypomnijmy sobie kawałek. ما ينفعش ان انا نخلي ده انا بأسف جدا وبتأسف لمشاهديني ان يكون معايا شاب مصري بهذه الصفات انا اسف فعلا ان يكون معايا محمد انا مش هقدر اكمل معاك ولا تبقى موجود معانا في الحلقه للاسف لان فكرك لا يتناسب ما ينفعش ان احنا نروج لافكار اصلا هدامه انت ما قلتش ولا كلمه من اول ما عدنا مقنعه. Dla tych, co nie zrozumieli, ja za chwilę dłuższy fragment przetłumaczę. Tutaj chodziło mi o głos tego niezwykle gościnnego gospodarza programu. No i jak powiedziałem, po tym właśnie programie jakiś czas potem Mohamed musiał dać nogę z Egiptu. No a o jego obecnej sytuacji poinformowała mnie właśnie Natalia Ostensaken, która specjalizuje się w temacie islamu, islamizacji Europy, Zachodu generalnie. Głównie mocno siedzi w Niemczech na tym terenie, tam wspaniałe wywiady robi, aktywnie działa. Tutaj jesteśmy razem na targach książki w Warszawie w 2000, bodajże 17 roku na spotkaniu z norweską autorką Hege Storchau, która wydała książkę Islam, 11 plaga o szybkiej i islamizacji Norwegii i tej przerażającej sytuacji, jaka tam ma miejsce. No a właśnie niedawno Natalia była na konferencji w Berlinie eksmuzułmanów, gdzie właśnie zaproszonym gościem był Mohamed Hashem i jak mi tutaj pisze Natalia, nie będę cytował, ale ogólnie powiem, że no był tam bardzo, bardzo jeszcze roztrzęsiony, straumatyzowany, popłakiwał miejscami, głos mu się łamał.
Nie mógł jeszcze dojść do siebie po tych 3 miesiącach. No i co najważniejsze, Natalia umówiona jest z nim już wstępnie na wywiad, na który to, Natalio, bardzo czekamy. Jak tylko się ukaże, to zaraz go nagłośnię, jak tylko mogę, na moją miarę, skalę. No i serdecznie przy okazji z tego miejsca pozdrawiam, bo chyba od Hege Storchau się nie widzieliśmy osobiście, chociaż ciągle jesteśmy w kontakcie na internecie. Egipt. Nim przetłumaczę ten materiał szerzej, jak wspomniałem, to pozwólcie, że jeszcze powspominam Egipt, bo kojarzy mi się, jak w większości Polaków, z czymś naprawdę fantastycznym. Miejsce turystyki światowej. No, szczególnie w zimie bym tam siedział. No, kto sobie nie lubi popatrzeć na sfinksika, niech będzie już z tym ułamanym nosem, nawet na piramidki. Poobcować troszeczkę z kulturą starożytną, pogoda zawsze gwarantowana i ten błękit nieba, jeszcze takiego nie widziałem nigdzie jak tam. Tak przepięknie błękitnego nieba, a u nas pluchy na przykład w grudniu i zawieruchy. Także mógłbym tam dosłownie siedzieć każdego roku przez kilka miesięcy naszych tych paskudnych zimowych. Skoro już zboczyłem na te turystyczne tematy, no bo nie mogę, jak mowa o Egipcie, no to po prostu nie mogę się powstrzymać. Też powiem uczciwie, że przy piramidach to nie był, można się poważnie rozczarować, bo kwitnie tam straszna cepeliada turystyczna, jak we wszystkich tego typu miejscach. Turystyka wszystko potrafi zepsuć dokładnie, no i nasi rodacy też czasem odstawiają tam wiochę. Wstyd naprawdę, że zamiast chodzić po tych komnatach faraonów, gdzieś się po tych tunelach przyciskać, cierpią na klaustrofobię i zobaczą takiego wielbłądzika i co? No więc właśnie o tym mówię. Żenujące, po prostu żenada. Żenada, taka turystyka najniższych lotów. Aż wstyd się do takiego rodaka potem przyznać, któremu, nie wiem, wydaje się, że jest jakimś mujahedinem, czy cholera wie nawet kim. No, tandetne to wszystko w jak najgorszym guście, infantylne, niczym zakopiańskie misie, chociaż trzeba dodać, że wielbłądy jak najbardziej są prawdziwe. Mało tego, ten ma na imię Mojżesz i zaraz zamierza zaprezentować swój uśmiech. Hey, how's wizard up there? Moses, yeah. Oh. Yeah, Moses smile. Okropny nonsens. No ale morze. Kto kocha wodę, kąpiele, to wie, że jest to najpiękniejsze morze najbliżej nas położone. No po prostu bajkowe. Wystarczy tylko z przystani zejść. Nie trzeba daleko, żeby zobaczyć takie oto krajobrazy. No to jest po prostu nierzeczywiste. No, człowiekowi wydaje się, że nie jest na tej planecie. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Aż kiczowate, można powiedzieć. Tak, to taki właśnie kicz w najczystszej postaci stworzony przez samą naturę. No i jeżeli wspomniałem już o niesamowitym błękicie tamtejszego nieba, to samo muszę powiedzieć o kolorze wody. No, a u nas póki co lodowaty Bałtyk. Póki co, bo jak mówi Korwin-Mikke, ponieważ klimat się ociepla, możemy się tylko z tego cieszyć, bo będziemy mieli niedługo też ciepłe morze, na pewno takie rybki sobie tam przypłyną, kolorowe powstaną rafy, no i gdzieś tam nurkując w Zatoce Gdańskiej będziemy mogli sobie obserwować takie widoczki. No my jak my, ale nasi wnukowie, no całkiem możliwe. No ale pora zejść na ziemię do głównego tematu, bo tak się składa, że akurat te najpiękniejsze miejsca na świecie leżą w państwach islamskich, no a tam sprawami człowieka to wiemy jak jest. I jeżeli chodzi o sam Egipt, to polecam wszystkim książkę Piotra Ibrahima Kalwasa Egipt Halal Haram, która jest wyjątkowo cenną pozycją, dlatego że, dla tych co nie wiedzą, Piotr Ibrahim jest polskim muzułmaninem nawróconym przed wielu, wielu laty, więc ciężko go tutaj posądzić o jakąś nieobiektywność, stronniczość, złą wolę, a mimo to po latach spędzonych w Egipcie, dokąd wyemigrował i po takim pierwszym zachłyśnięciu się religią wschodu, tą duchowością taką powierzchowną, no zaczął trzeźwieć i dostrzegał te wszystkie okropne rzeczy tamtego świata, dyktowane właśnie przez religie, które są między haram, czyli czymś, co jest niedozwolone, absolutnie halal, dozwolone. Wszystko w tych granicach tam przebiega. Posłuchajmy go przez chwilę, kiedy mówi na przykład o walce tamtejszych kobiet o swoje prawa. Walczą również o to, na przykład w Egipcie, żeby ich nie okaleczano przez wycinanie łechtaczek, czyli obrzezanie, bo ponad 90% Egipcjanek
zarówno muzułmanek, jak i koptyjek jest poddane temu okrutnemu zabiegowi. Walczał o to, żeby nie były poddawane testom dziewiczym. Walczał o to, żeby mogły zawierać związki, małżeństwa z miłości do facetów, a nie były zmuszane do żenienia się, do wychodzenia za mąż za tego czy innego z powodów takich. Śluby aranżowane są ślubami praktykowanymi w społeczeństwach islamskich od zarania. No i po takich rewelacjach, takiej otwartej krytyce islamu ogólnie i tego egipskiego w szczególności, doszło do tego, że Piotr Ibrahim Kalwasy boi się teraz powrócić do Egiptu, o czym kiedyś rozmawiał w radiu. Przede wszystkim ewakuował stamtąd swoją rodzinę. Gdzieś przeniósł na Cypr bodajże, gdzie też mieszka. No i boi się, bo po prostu każdy może tam na niego donieść, zwłaszcza, że książka wyszła w języku angielskim i tu jest prawdziwy problem. Także no, jest niebezpiecznie dla niego, a już w szczególności, gdyby miał jeszcze tam mieszkać z rodziną, no bo za krytykę islamu, jak za chwilę jeszcze usłyszymy, grożą tam poważne konsekwencje. Celowo skonfrontowałem te dwie postacie, jakby skrajnie różne, bo tutaj mamy ateistę, eks-muzułmanina, który wydostał się z tej okropnej religii i ucieka z Egiptu, no i naszego rodaka, który wchodzi w tą religię i jedzie do Egiptu, ale potem paradoksalnie łączą ich wspólne losy, właśnie ucieczki z tegoż Egiptu. Jak to się stało, że tak mądry, wspaniały człowiek, jakim jest Piotr, stał się też Ibrahimem? To jest zupełnie inna historia, niesamowita, ile ja się nad tym nagłówkuję. Ja przyjąłem islam 16 lat temu i teraz próbuję sobie, jak pan mówił właśnie o różnych konwertytach, różnych powodach konwersji. Próbuję sobie przypomnieć, kim są, czy byli, bo część z tych ludzi porzuciło islam, właśnie neofici, którzy mnie wtedy otaczali. I te powody były różne. One były, tak jak w moim przypadku, no nazwijmy to duchowe. Mnie jest zawsze trochę trudno mówić. Tyle razy miałem to pytanie zadawane, a dlaczego? Dlaczego pan się konwertował? No i tak się bardzo często kończą te rozterki duchowe, poszukiwania kogoś, kto chyba wyrósł w katolickim sosie, nabrał tego magicznego myślenia już raz na zawsze. No i potem, kiedy zauważa zgniliznę kościoła, w ogóle katolicyzmu, poszukuje dalej i tacy ludzie często trafiają do na przykład New Age, a la Krzysztof Pieczyński, albo właśnie w takie tematy wschodnie, egzotyczne, coś, co jest zaprzeczeniem tego naszego konsumpcjonizmu zachodniego. A potem przyciera oczy, ale psychologia już nie pozwala się tego w całości wyprzeć, bo właśnie Piotr Ibrahim Kalwas jeszcze nazywa się muzułmaninem, przy czym tworzy sobie własną wersję tego islamu, inaczej ją odczytuje, tak? Ale na szczęście, kiedy słuchałem właśnie w radiu audycji, gdzie opowiada o swoim islamie, to tam jest tyle islamu, co we mnie na przykład katolicyzmu. Bo też bardzo cenię Jana Pawła II za te kremówki, które reklamował Wadowicki, które bardzo lubię. No i też jestem urodzony w Watowicach, a tutaj jakaś się obowiązuje jeszcze solidarność. No i paradoksalnie Piotr Ibrahim Kalwas, nasz muzułmanin, stał się głównym wypowiadającym się przeciwko tej naiwnej islamizacji Europy, czym nie zyskał sobie sympatii lewicy absolutnie, a właśnie lubi go prawica, do której wcale nie należy. Tak czy inaczej życzymy mu, żeby porzucił, jest fantastycznym, mądrym człowiekiem, bardzo go lubię, żeby porzucił wszystkie te głupoty do końca i poszedł drogą mojego dzisiaj głównego bohatera i właśnie do tego materiału teraz nawiązuję, głównego, tego występu w telewizji egipskiej i tego, jak go tam potraktowano. Jestem ateistą, co znaczy, że nie wierzę w istnienie Boga. Co? Co to było? No, że jestem ateistą i nie wierzę w istnienie Boga. To właśnie znaczy ateizm. Nie potrzebuję religii, żeby posiadać wartości moralne, czy być produktywnym członkiem społeczeństwa. A jak zostałeś ateistą? Ponieważ nie ma naukowego dowodu na istnienie Boga. Jak możesz tak mówić? Kto cię stworzył? Kto cię powołał do istnienia jako ludzką istotę? Czy ty wiesz, jak zostałeś stworzony? Jest wiele teorii wyjaśniających nasze istnienie na tej planecie. Ale zadaję ci pytanie, jak to się stało, że zostałeś ludzką istotą? W jaki sposób zaistniałeś we wszechświecie? Okej, pozwólcie, że to wyjaśnię.
Są teorie, które wyjaśniają nasze istnienie. Jedna z tych teorii mówi, że Bóg nas stworzył. Okej. Ale są też inne teorie z większą ilością dowodów, jak teoria wielkiego wybuchu, Big Bang. Mów po arabsku, jesteś w Egipcie. No i adresujesz to do prostych ludzi i nie używaj tutaj wielkich słów bez żadnej przyczyny. Używam tej terminologii, ponieważ nauka posługuje się angielskim. O jakiej nauce tutaj mówisz? Jesteś zbałamucony i nie wiesz, o co chodzi. Zaprzeczasz istnieniu Boga i odrzucasz naszą religię, jej zasady. Czy to jest takie złe? Oczywiście, przyszedłeś tutaj, żeby mówić o pewnych ideach, ale nie masz nic do zaoferowania. Oferujesz ateizm, oferujesz herezję. Przepraszam naszych widzów za zaproszenie takiego Egipcjanina do programu. Przykro mi, Mohamed, ale nie możesz tutaj z nami zostać. Ponieważ twoje idee są niestosowne. Przykro mi to powiedzieć i nie możemy promować takich destruktywnych rzeczy. Nie wymamlałeś ani jednego przekonywującego słowa. Zobacz, drogi Mahomadzie, ty potrzebujesz psychiatrycznego leczenia. Wielu młodych ludzi cierpi dzisiaj z powodu chorób psychicznych, bądź to z materialnych albo mentalnych okoliczności. To jest właśnie tak, jak Szejk Mahmud mówi. Czy widziałeś się z psychiatrą? Doradzam ci, żebyś opuścił to studio i prosto poszedł do psychiatrycznego szpitala. Nie powinieneś tutaj być, niestety. Nie pozwolę ci na to dłużej. Proszę wstań i wyjdź, a ja dokończę program z doktorem Mahmudem. Niestety twoje idee są destruktywne i szkodliwe dla egipskiej młodzieży. Dajesz im bardzo zły przykład. Zróbmy teraz przerwę, nasz gość opuści studio, a ja będę dalej kontynuował z doktorem Mahmudem. To nie wolno mi zaprezentować swoich poglądów? Nie. Jeszcze raz, przepraszam naszych widzów za zaproszenie takiej osoby do programu. Zaprosiłem go, żeby podyskutować o różnych ideach, ale niestety nie ma nic przekonywującego, istotnego do zaoferowania. Ustanawia zły przykład dla egipskiej młodzieży. Mahomet, nie możesz tutaj zostać, udaj się do psychiatrycznego szpitala. Oho, śmieszno i straszno zarazem. To właśnie klasyczna tego typu sytuacja. Kiedy tak można powiedzieć. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten materiał, jak bardzo żałowałem, jak bardzo współczułem temu młodemu człowiekowi i dlatego też teraz tak się cieszę, że jest już bezpieczny w Niemczech, gdzie dostał teraz azyl. To też pokazuje, jaka ogromna przepaść jeszcze dzieli tamten świat od nawet naszego tutaj zapiziało katolickiego mimo wszystko. I zawsze irytują mnie ateiści, którzy na każdy taki przykład muszą dać kontraprzykład. A u nas w katolicyzm co robi? Jest dokładnie to samo. Takie klapy na oczy, jakby nic gorszego na świecie się nie działo, tylko Kościół katolicki widzą Kościół i Kościół. Szczególnie nic gorszego z ateistami. O potwornie mi to irytuje. Nazywam to takim buraczanym ateizmem. Każdy, kto mnie zna, wie, jakim jestem na to cięty. Tak jak prymitywny potrafi być katolicyzm, tak prymitywny też prostacki potrafi być ateizm, zwłaszcza u nas. Nie. Ja tutaj mówię spokojnie mimo wszystko do was te rzeczy, które mówię i niczego się nie obawiam. Trzeba to docenić, bo to jest osiągnięte wielkim, wielkim wysiłkiem całych pokoleń, od Łyszczyńskiego zaczynając. Tamten świat nie przeszedł nigdy oświecenia żadnej reformacji. Nie, to też trzeba zawsze mieć na uwadze. Co nie znaczy oczywiście, że coś jest gwarantowane na zawsze. Że ja nie pójdę mimo wszystko kiedyś siedzieć za to, co robię, że nasi kato prawicowo narodowi dziennikarze nie rozzuchwalą się też do tego stopnia. Dlatego, jak to się teraz mówi, nie świrujcie i idźcie na wybory. Próbowałem coś znaleźć na temat obecnej sytuacji mojego bohatera i właśnie znalazłem wspaniałą dwugodzinną rozmowę założyciela Atheist Republic Armina Nawabi, który to samo dokładnie kiedyś przeżył w Iranie swoim, a teraz jest bezpieczny w Kanadzie bodajże. No i chciałem teraz kilka fragmentów z tej rozmowy przetłumaczyć i zaczyna od pytania, jakie chyba każdy z nas by mu zadał. Powiedz, czy bardzo się bałeś tego, żeby pójść do telewizji publicznej w Egipcie i na żywo, otwarcie, oznajmić, że jesteś ateistą? Byłeś wystraszony? Byłem przerażony. Przerażony. Widziałem, że mogę zostać nawet i zabity. To czemu to zrobiłeś? Ponieważ byłem tak zdesperowany. Generalnie w islamskich krajach jest potwornie, jeżeli chodzi o wolność osobistą i prawa człowieka.
Mógłbym tutaj dużo opowiadać o nienawiści do gejów, do ateistów, do kobiet. Mamy w Egipcie prawo o bluźnierstwie, które to zabrania wszelkiego krytykowania islamu. Jeżeli będziesz krytykował islam, to możesz iść do więzienia, ja wiem, na jakieś 5 lat chyba. Jeżeli jesteś muzułmaninem, to już nie możesz z tym nic zrobić. Żadnych dokumentów nie zmienisz, gdzie to widnieje. Jeżeli jesteś chrześcijaninem natomiast, to możesz zostać muzułmaninem, ale już raz na zawsze, bo za porzucenie islamu powinieneś zostać zabity. Jest to zapisane w hadisach al-Bukhari. Tak jest, tu są właśnie te hadisy. Bukhari, it's written here. It's written in here. No i potem taki reformator, jeden z drugim może sobie reformować islam, czyli wymyślać swoje własne bajeczki na jego temat, a każdy, kto go traktuje poważnie, sięgnie do właśnie chociażby takich hadisów, gdzie ma wszystko czarno na białym napisane i potem to ma konsekwencje na politykę właśnie takich państw jak Egipt. Czysto praktyczne konsekwencje. To prawo, o którym mówił, że owszem, można się nawrócić na islam, ale w drugą stronę absolutnie nie. To jest wszystko tam zapisane. Też zaimponował mi Mohamed tym, że mimo młodego wieku ma tak dojrzałe spojrzenie na całość Egiptu, całość problemów Egiptu, a w tym największego problemu obecnie w Egipcie. Islam jest też odpowiedzialny w moim kraju za ogromną eksplozję demograficzną. I to potwornie niszczy naszą ekonomię, bo rząd po prostu nie jest w stanie wziąć pod opiekę taką ilość nowonarodzonych dzieci. Imamowie głoszą, że kontrola urodzin jest niedozwolona, czyli haram. A ludzie rozumują w ten sposób, że Bóg im jakoś pomoże przy takiej ilości dzieci i oni wcale nie muszą się tym przejmować. Planowaniem ich przyszłości. Egipt jest chyba najlepszym przykładem na boom demograficzny powodowany ciemnotą religijną w Afryce. Przypomnę, że jeszcze w latach 50. tam było 20 parę milionów ludzi, a teraz przekroczyła liczba 100 milionów. Ja o tym mówiłem w moim materiale o Davidzie Attenborough, który właśnie krzyczy na cały głos, żeby mówić, żeby poruszać ten temat potwornego tabu, bo właśnie trzeba by poruszyć religię, chrześcijaństwo i islam, które dzielą w połowie Afrykę i każą się ludziom mnożyć jak króliki. Więc tutaj mi bardzo też Mohamed zaimponował, że poruszył ten temat. No ale powracajmy do programu samego i tego, co się działo zaraz po nim. Zbierałem się do domu i byłem tym kompletnie załamany. Czekała na mnie taksówka wynajęta przez telewizję, żeby mnie odwieźć. Ale kiedy wychodziłem ze studia, to ludzie zaczęli wiwatować na cześć gospodarza, a na mnie mówili, że zasłużyłem sobie na to, że to ja jestem tym złym. Czyli wszyscy w studio byli przeciwko tobie. Słyszałem, że Arabowie słyną z gościnności. Jest taki stereotyp. Oni potraktowali cię jak śmiecia. No ale dokończ z tym taksówkarzem, bo on cię też podobno atakował w drodze do domu. Tak, walczył ze mną cały czas i nie dowiózł mnie do domu, tylko wyrzucił na środku drogi. Znowu śmieszno, strasznie, no ale idźmy dalej, bo robi się już tylko strasznie. Czy dostawałeś jakieś pogróżki śmierci? Tak, bardzo dużo. W mediach społecznościowych toczyły się dyskusje na temat tego, kto ma mnie zabić. Czy jakaś prywatna osoba, czy może jest to odpowiedzialność rządu zabicia mnie. Tak, to było przerażające. I nawet ludzie, którzy mnie osobiście znali, też mi grozili. I wiedzieli, gdzie mieszkasz. Tak, miałem przez to wiele bezsennych nocy. Bałem się potwornie. I spent nights sleepless and in fear out of this.
Po tym programie wszyscy w Kairze mnie opuścili, dosłownie wszyscy. Everybody, literally, everybody abandoned me. I lost all of my friends. All of your friends. I lost everyone. Niektórzy z nich byli nawet ateistami. Tak, ale w tym przypadku nie powiedziałbym, że ich straciłem, ale chcieli się po prostu ode mnie odsunąć dla ich własnego bezpieczeństwa, co rozumiem. Nie mam tutaj do nich żalu, bo chodziło o ich bezpieczeństwo w takim kraju jak Egipt, gdzie też mogliby być łatwym celem za to tylko, że mnie znają. No straszny świat, ponury, potworny, jakżeż daleki od tych pięknych, bajkowych, kolorowych rybek pływających sobie między rafami koralowymi, które zawsze mam przed oczami. Ale o takich rzeczach też nigdy nie zapominam. A tymczasem robi się jeszcze bardziej ponuro, groźnie, niefajnie, bo wcześniej czy później musi paść pytanie o najbliższych. A czy rodzina twoja jest religijna? To ekstremiści. No to co zrobili, kiedy się o tym dowiedzieli? O, było źle, było bardzo źle. Napadli na mnie nawet fizycznie, a potem uwięzili w domu na jakiś czas. Były nawet pogróżki więzienia. Tak, tak, bo jeden z członków naszej rodziny jest policjantem i powiedział, że jeżeli się nie nawrócę z powrotem na islam, to mnie wsadzi do więzienia. Rodzina sprowadziła nawet na mnie imama z Uniwersytetu Głównego Islamskiego Al-Azhar, żeby mnie wyprać z mózgu i żebym się z powrotem nawrócił na islam. Oh, so your family brought in a sheikh from Al-Azhar University. Tak, więc musiałem udawać, że wierzę, że jestem muzułmaninem. Poza tym zabrali mi wszystkie pieniądze, jakie trzymałem w złotych monetach, bo bałem się inflacji, jaka kiedyś była podczas rewolucji, więc byłem głupi, no i nie dałem ich do banku. Wait, your parents just came out and took your money? They took everything. Like them. Tak, zabrali mi wszystko, trzymali mnie jak w więzieniu. Byłem zupełnie bezradny w tym momencie. W bardzo ciężkiej sytuacji. And it was like that. So I was in a very, very tough situation. Are you in touch with them at all? Jesteś z nimi w kontakcie? Nie, to bardzo źli ludzie, okrutni. Może kiedyś, w przyszłości, za parę lat, nie wiem. To wszystko łamie mi serce, no ale. It breaks my heart, but it just like maybe after a lot of years, maybe I don't know. Koszmar. Niedawno w którymś z moich materiałów tłumaczyłem wywiad Dawkinsa z Raną Ahmad, uciekinierką z Arabii Saudyjskiej, która też znalazła azyl w Niemczech i opisuje dokładnie jota w jotę to samo, jej przejścia z rodziną. Miałaby takie same, gdyby odkryto, że czytała potajemnie Dawkinsa, no a potem, kiedy już znalazła się w Niemczech, to dalej musi się bać o śmierć z rąk własnego brata, który wysłał na nią ludzi, by ją zamordowali honorowo, że splamiła właśnie ich rodzinę. Niesamowite, jak wszystko to się potwierdza. Tak różne wydawałyby się kraje, tutaj turystyczny, otwarty, tam zamknięty kompletnie, a jednak co ich łączy? Ta sama religia. Mogą być inne odłamy, nie ma znaczenia. Ta sama religia. Ale wracając do Mohameda, to nie był jego jedyny problem. Jeszcze ateizm. Posłuchajmy. W tym czasie nie byłeś jeszcze otwartym gejem, tylko ateistą, prawda? Nie, nigdy nie byłem otwartym gejem w Egipcie. Nigdy bym tego nie zrobił. Nigdy. A co, jak myślisz, wywołałoby większą reakcję? Gdybyś na przykład powiedział otwarcie, że jesteś gejem. Czy reakcja na to byłaby gorsza niż na otwartego ateistę? Tak, myślę, że tak. Geje są nawet jeszcze bardziej prześladowani niż ateiści. Tak, no i nic dziwnego, że w takiej sytuacji pozostało mu tylko uciec z kraju. Tam były jeszcze inne sprawy, jak znalezienie pracy. Byłoby to niemożliwe, jak opowiadał. I też ucieka drogą bardzo zawiłą, skomplikowaną. Tutaj nie ma czasu tego wszystkiego opowiadać. Na pewno, kiedy Natalia z nim przeprowadzi rozmowę, to o tym napiszę.
Pomaga mu też finansowo i logistycznie w tym Secular Jihadist i Armin Nawabi, a także sam Harris nagłaśnia jego sprawę. Pomógł mu właśnie w ucieczce, za co jest mu teraz Mohammed bardzo wdzięczny. No i ląduje w końcu w Niemczech, w obozie, pierwszym obozie na lotnisku zaraz. Kiedy przyjechałem do Niemiec, pomyślałem sobie, nareszcie jestem wolny. Ludzie w obozie zaczęli mnie pytać, dlaczego tutaj jestem. Powiedziałem im, że jestem ateistą, byłem prześladowany i całą prawdę, i to był prawdziwy błąd. Dlaczego? No bo ludzie, którzy byli w obozie, pochodzili właśnie z Bliskiego Wschodu i mieli też taką mentalność. Nie zmienili się tam. Mówili mi, że prorok to takich jak ty zabijał. Jeden muzułmanin z Pakistanu powiedział do mnie, no i co, chcesz, żebyśmy cię teraz pobili, tak? I to mówił całkiem serio. Ale nie zrobimy tego, bo są tutaj kamery. Teraz wyobrażam sobie, co by się ze mną działo, gdyby tam nie było kamer. Czy powiedziałeś ochronie o tych pogróżkach? Nie, nie mówiłem im o tym, bo nie chciałem sobie robić jeszcze większej ilości wrogów. Przerwę tutaj na momencik i jeszcze raz powrócę do tego, co Rana Ahmad opowiadała Dawkinsowi, kiedy przyjechała do Niemiec. Dokładnie to samo i też Dawkins tak samo się temu dziwił. So you are being threatened by fellow refugees who have who have come out of Islamic countries and they come to a free country, Germany, and they still threaten you? No właśnie, przyjechałaś do wolnego kraju, jakimi są Niemcy i ciągle czujesz się zagrożona przez swoich bratnich uciekinierów z islamskich krajów? No właśnie, takich dowodów mamy bardzo dużo, podobnych zeznań zupełnie niezależnych od siebie. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę Mohameda. No i zacząłem odczuwać agresję. To nie było zbyt miłe. Na przykład chodzę wieczorem spać wcześniej, około 21. A oni mieli ramadan. Pościli cały dzień. No i właśnie około 21, kiedy post się im kończył, przychodzili do pokoju jeść i robili sporo hałasu. Tak, było tam wielu muzułmanów, no i czułem się popychany. Na szczęście szybko opuściłem ten obóz, ale poza obozem też odnalazłem kawałek Bliskiego Wschodu na terytorium Niemiec. Rozmowa trwa 2 godziny, ja tutaj nie mam możliwości wszystkiego tłumaczyć, ale zachęcam każdego, kto tylko zrozumie do całości. Fantastyczna, naprawdę fantastycznie rozmawiają. No i dalej opowiada właśnie Mohammed, jak oni, ci przybysze z islamu, odtwarzają dokładnie ten sam świat, z którego uciekli. Co widzimy empirycznie w każdym kraju Zachodu, co się stało, bo następuje budowanie meczetów, madrasów, czyli szkół wyznaniowych, całej infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. Przy czym uwaga, jest też bardzo wdzięczny Niemcom za okazaną mu pomoc. Był niesamowicie zaszokowany tym, jak grzecznie, miło, cywilizowanie go potraktowali we wszelkich procedurach. Tutaj należą się też wielkie uznania dla Niemiec za ten cywilizowany sposób humanitarny podchodzenia do sprawy i dlatego tak ciężka jest dyskusja o tych rzeczach emigracyjnych, której zawsze się wystrzegam w nieodpowiednim kontekście, żeby nie była ona toczona. To jest bardzo delikatna sprawa, no ale z drugiej strony poszło to za daleko i widzimy, co się dzieje, że potem właśnie wszyscy skaczą. Te multikulti tak się kończy, że wszyscy skaczą koło barbarzyńskich zwyczajów przynoszonych przez tych ludzi, bo nazywa się to religią. A skoro coś nazywa się religią, jesteśmy na razie w Europie i w ogóle na Zachodzie ze swoją demokracją i równością wszystkich wyznań zupełnie, zupełnie bezbronni. A Armin Nawabi ma pewien, pewną procedurę, jak tutaj segregować tych ludzi. Jakkolwiek to brzydko brzmi, ale tak trzeba by było robić. Wyobraź sobie taki test, który staje się normą, że każdy, kto przyjeżdża z Bliskiego Wschodu, musi w pierwszej kolejności spalić Koran. O tak, powiem ci, że żaden muzułmanin by tego nie zrobił, także byłby to świetny test. So yeah, it's a good test. Okay, good, that should be the test. If you really want to say, burn a Koran.
Doskonałe, doskonałe. Popieram w 100%. Tak się kiedyś powinno robić. Chcesz zostać tutaj u nas? Starasz się o pobyt stały? Przynieś swój Koran i spal go przed nami, podeptaj, a my to jeszcze sfilmujemy. Na pewno część takich letnio świeżących by tam udawała, przeszłaby ten test, ale ci bardziej zaangażowani absolutnie by tego nie zrobili. To się wydaje dziwne, bo to są te święte teksty. No i tam może pisać, że obciąć głowę temu, tamtemu za to, czy ukamienować za cudzołóstwo. Jest to perfekcyjnie. Wszystko w porządku, nie ma sprawy, a takie Mein Kampf mam tutaj obok na półce cały czas, czasem sobie zaglądam, ja tam takich tekstów nie znalazłem, a mimo to księga jest zabroniona. Armin Nawabi, no rewelacyjny chłopak, ja kiedyś poświęcę mu cały materiał, bo no, nie znam lepszego ateisty jak z muzułmana i w ogóle ateisty, niezwykle bystry, inteligentny, z poczuciem też humoru. No i on nie jest gołosłowny, jeżeli chodzi o te palenie świętych ksiąg, bo zrobił to kiedyś u siebie w domu, w ogródku. Tak, wyciągnął grill. Kopię Koranu, którą podkreślił, to jest jego własna, kupiona za własne pieniądze, nie z jakiejś biblioteki, także należy do niego i może sobie spalić jako symbol właśnie tego, że nic na tym świecie nie jest święte. A żeby być zupełnie fair, także również razem ze Koranem pali swoją własną książkę Dlaczego Bóg nie istnieje. Tak, żeby nikt mu nie zarzucił, że czyjeś tylko książki, czyjegoś autorstwa pali. Tak. Kiedy targał swoją książkę, by zaraz ją podpalić, przyznał, że jednak no, swoją ciężko mu przychodziło potargać, jednak serce bolało. No i takie palenia symboliczne mające właśnie coś pokazać, zaprotestować są jak najbardziej uprawnione. Przy okazji ta książka, o której mowa, jego własna, jest do nabycia w Polsce, przetłumaczona i wydana przez mojego serdecznego kolegę po naszym fachu też, Dariusza Kędziorę, pod tytułem Dlaczego Bóg nie istnieje. Gorąco ją polecam, no bo tak jak mówię, autor jest wspaniały, przeszedł swoje w życiu, był naprawdę głęboko wierzącym, potem mało życia nie stracił przez islam, jeszcze będąc w Iranie, także no, zna to wszystko od podszewki, to nie jest ktoś taki jak ja, który sobie całe życie z religii tylko bimba i śmieje, jest to doskonałe hobby, no nigdy tego nie poznałem od tej drugiej strony. Także polecam tą książkę już na sam koniec, którą ile to już mamy. O matko, bo zawsze myślę, że moje materiały będą trwać 15 minut, a potem robi się z tego 40 prawie. No ale myślę, że się nie nudziliście i kończę na tyle. Zapraszam znowu.